Siema, siema, tutaj Kungu, witam was w kolejnej serii na moim kanale, witam was bardzo serdecznie w Risen 2 Dark Waters, czyli Risen 2 Mroczne Wody, Ciemne Wody, nie wiem kurde jak to się nazywa po polsku, ja gram po angielsku, nie wiem w sumie czy jest polska wersja językowa, ale dobra, to jest nieważne. Na samym początku chciałem wam powiedzieć, że kompletnie nie wiem co nagrywać, dlatego stwierdziłem, a Risen 2 może będzie fajny, ale dawajcie propozycje w komentarzach jak najszybciej, już raz, dwa, trzy, cztery, pięć i już mam 10 komentarzy z propozycjami gier do nagrywania. Co jeszcze ważne? Bardzo ważne jeszcze jest to, że w międzyczasie mojej leniwości i grubodupości stuknęło 9000 widzów na kanale, za co wam bardzo, ale to bardzo dziękuję. Już jest prawie chyba 9100, więc jest naprawdę wow. Więc 9000 widzów, wow, super. Dobra, zaczynajmy grę, żebyście się nie nudzili. Wiem, że troszeczkę długo to zajęło, ale mam nadzieję, że wszystko będzie w porządku. Dobra, ja się zamykam. Swoją drogą jestem chory, cholera jasna. Dobra. The Titan lords were the first, lords of the elements. With their help, the gods created our world. But when their work was done, the Titan lords turned on each other and began a war that ravaged the earth. The gods grew angry when they saw what had become of the world and banished the Titan lords to the depths of the earth and the sea, where they were to remain imprisoned until the end of time. An ancient prophecy says on the day they are freed, the age of destruction will begin. Today, we know its truth. No, zaczyna się grubo, powiem wam. Ja w ogóle to sprawdzę chyba zaraz, czy jest język polski, bo możliwe, że jest i wtedy wam włączę, albo na przykład napisy polskie, to było coś genialnego rzeczywiście. Więc zaraz sprawdzimy, gra jest polska chyba, tak? Chyba, dobrze mówię, o cholera, ale teraz byłaby w top, ale wydaje mi się, że tak, że gra jest polska. Więc zobaczymy, jak to wygląda. Ja w ogóle nigdy w Risena nie grałem, żadnego. W żadnego Risena nie grałem, a zobaczyłem, że mam jedynkę i dwójkę właśnie Dark Waters. Mam nadzieję, że to jest w ogóle całość plus dodatek, a nie tylko dodatek, bo to by było troszeczkę gorsze, ale wydaje mi się, że nie, no bo gra ma 6,5 giga, więc wydaje mi się, że wszystko powinno być w porządeczku. No cóż, zobaczmy co tutaj jest. Grafika widzę nie powala, ale nie ma tragedii. Zobaczymy jak się będzie grało, nie? Widzę, że ktoś sobie przybalował. With all due respect, Lieutenant, you're drunk and a disgrace to the uniform. No cóż. Go bother someone who gives a damn. Commandant Carlos wants to see you. He's waiting at the top of the tower. Well? Commandant Carlos give a damn. All right. Gives. Nieważne. I stłuk, dobra, zajebiście, czyli mamy, nasz bohater jest zajebisty w ogóle. Czekajcie, ja sobie wezmę to i tutaj rzeczywiście gameplay. Szczerze, nie widzę tutaj, o cholera, ale mi się, ojejku, jaki sensitive. Dobra, czekajcie, ja sobie troszeczkę skonfiguruję i zaraz wracamy. Dobra, wróciłem, widzę, że nie ma języka polskiego, ale są napisy, więc napisy włączyłem, żeby było łatwiej. No i zobaczmy, co tutaj mamy. Grog, oczywiście, to sobie weźmiemy, to jest chyba nasze wszystko, więc po prostu zgarnę wszystko, co mogę. Bo nie wiem, czy będzie mi dane tutaj jeszcze wrócić później, ale not now, not now. Okej, zobaczmy, co mamy w naszej skrzyneczce. Mamy 400 golda, oczywiście, że bierzemy wszystko. Take all tam było pod jakimś kijem. O, widzę, że mamy przewrót, jak... Na szybko nacisnę ten. Czy coś tutaj jeszcze jest? Bo widziałem coś chyba na ziemi, ale chyba nie. Okej. Okay. Jeśli chodzi... O właśnie, to tutaj mamy... Jeśli... Zamknij mordę, Moka. Zamknij mordę. Dobra, open logbook. Okej, okay, czyli musimy zobaczyć właśnie tutaj nasze misje. Moka, cicho bądź. Co? Moka! Bum. Kungurelis poskramiacz psów powraca, tym razem nie na streamach, tylko podczas nagrywania. Dobra, meet the commandant. Moka, jak ci zaraz urwę łeb. Commandant Carlos wants to talk to me, he's waiting at the top of the tower. Okej, czyli musimy iść na wieżę. Moka! Bo ci trzasnę, naprawdę. Kurde, dobra, czekajcie, muszę zabić psa po raz. Kurna, 2876. Dobra, jesteśmy. Pies poskromiony, mam nadzieję przynajmniej. Dobra, co chciałem w ogóle powiedzieć, że jestem bez kamerki, bo jestem troszeczkę chory. No pies już zszedł z łóżka, chociaż jej kazałem siedzieć na łóżku, no ale to już jest masakra. Dobra, nieważne, to już nie ma, tragedii. O, jak kliknę shift, to widzę, że jestem troszeczkę wolniejszy. Pod czym ja mam sprint? Widzę, że chyba nie za bardzo. Okej, jest Captain Carlos,
Więc witam. W ogóle gdzie ja jestem? W mieście jakimś portowym, w ogóle w które płonie, więc jest zajebiście, a ja sobie siedzę pijany. Tia, okej, okay, zobaczmy. Kapitanie Carlos, co tam dla mnie masz? Bez kitu, w takim sztormie, kurna, statek podpływający do tego? W sumie nie trudno było znaleźć ląd po tym całym ogniu. Aha. Że co, że to będzie cała flota? A nie tylko jeden statek? O kurde, tutaj jest jakaś tentakul jakiś. No to zajebiście. What? Okej, ja nie wiedziałem, że takie rzeczy się tutaj dzieją. Szczerze mówiąc, kompletnie nie wiem, czego się spodziewać po Ryzenie. Kompletnie, czy tam Ryzenie, bo to właściwie chyba jest... Z tego, co mi się wydaje, to jest Ryzen, a nie Ryzen. Chociaż wszyscy czytają Ryzen, nie wiem czemu, ale to jest Ryzen. Jeszcze w sumie sprawdzę do następnego odcinka. I'm not risking another ship. The survivors will have to make it ashore on their own. Go down to the beach and gather up anyone who gets to shore alive. No serio? Nikomu nie pomoże, bo się boi stracić statek. No może coś w tym być, no ale kurde. Wydaje mi się, że tak się szybciej chodzi, chociaż mogę być w błędzie. What did the commandant say? I've got to get to the beach. Now let me through. Good luck, mate. Good luck, mate. Come on. Let's go to the beach. The game has been saved. Okej, widzę tutaj jakąś skrzynkę. Nie mogę tędy zeskoczyć. Już myślałem, że się zabije. Taka była animacja, że myślałem, że się zabije. Glory plus 50. Zajebiście. Mam torch, mam provisions. Co to są provisions? Prowizje. Ale, że... Kurde, nie wiem, co to jest. No i mamy bullets, czyli... Do strzelania, jak to się nazywa. Amunicje, no. Te pociski, o. Dobra. Tutaj widzę, mamy jakiś stateczek. Ja wiem, ja powinienem iść ratować przetrwałych. Czy coś, bla bla bla, a ja to sobie zwiedzam, ale ja się w takich grach to po prostu nie można sobie po prostu pójść. Trzeba właśnie, o zobaczcie. Okej, okay, jak się kurde. O, okej okay. O, fuck yeah. Czyli combo. Nice, zajebiście, środkowym przyciskiem myszy się w ogóle ten. Czym się kurde biega? Tym nie, tabem nie. Caps lockiem się biega. For fucking real. Dobra, czekajcie, sobie zrobimy tak. Dobra, to sobie zrobię cięcie. Dobra, powróciłem, zamieniłem sobie shift z caps lockiem. Teraz pod caps lockiem sobie chodzę, a pod shiftem sobie biegam. Jest to zdecydowanie bardziej wygodne. Czy ja mogę się dostać na statek? To zaraz sobie zobaczymy. Bo ja muszę się dostać na plażę, która jest tam. Ale, o, mam połszyna. Okej, okay, zajebiście. Jak na razie jest spoko. W ogóle to ja mam tylko 56 FPS-ów, czyli troszeczkę mniej niż powinienem mieć. A nie, to już mam 7. Dobra, nieważne. No troszeczkę tak. Dobra, nieważne. Dobra, już się uspokój. Innym razem, jeśli będziemy mieli dobry powód, to nas wpuści, zobaczymy. Nie spróbowałem go przekonać butelką rumu, bo po pierwsze wydaje mi się, że to nie zadziała. A po drugie, tak naprawdę nie chcę się tam dostać, no bo chciałem po prostu zobaczyć. Tak naprawdę musiałem przyjść tutaj, tak? Dobra, tutaj już jestem, widzę, chest is empty. No bo już oczywiście zebrałem stamtąd wszystko, co mogłem. Dobra, zobaczmy, czy ktoś tutaj przychodzi. I want to save the survivors. O, tutaj ktoś przychodzi. Jakaś laska. Uuu, no może zaliczymy, jak jej pomożemy, co? Ach, chyba nie trzeba jej pomagać. O, kurna mać. Chyba jednak trzeba. O, jednak nie. Widzę, że sobie dobrze radzi koleżanka. No, troszeczkę nie przesadzili z tym. Dobra. Let's go, helper. Help her. Ojeny, no tak średnio to wychodzi. O dobra, klik. Ona jest silniejsza ode mnie, skubana. Zobaczcie, jak ona jego pieprznie. To mu zżera połowy życia, a ja kurna muszę 80 tysięcy razy kurna to zrobić. I dlaczego ja mam jej pomagać, a nie ona mi, kurde, skoro jest silniejsza i lepsza. O, widzieliście? O, no właśnie.
How are you here? Nice to see you too. I'm here because I have to get a message to the Inquisition, and you're helping. I am? Of course you are. We need to find Carlos, then a ship, a fast one. Okay. No, to i tak nas przyniosło. Okay. What makes you so sure? Father's searching for it. Steelbeard? You found him? Not yet, but I know where to look. Not so fast. Why would a pirate oppose Mara? After all, she's the greatest enemy the Inquisition faces. Mm-hmm. The Kraken sinks our ships, her creatures attack our settlements. The enemy of my enemy is my friend. Isn't that how it goes? Well, that's true, but the pirates are at war with each other. Half of them have sided with Mara. Father's leading the opposition. He's been searching for a way to kill the Kraken. Czyli jest jakaś wojna domowa pomiędzy piratami, znaczy domowa, no. That's where the Black Betty is heading from here, taking troops and workers for our colony there. I could get you both aboard her. Think about it, and we'll talk further tomorrow. Stand to. O, coś się tutaj dzieje. O. Nie no, chyba się jednak nie dzieje. A czy my ją znamy? Może to jest naprawdę nasza dziewczyna, bo ja nie wiem, ja nie grałem w poprzednie te, ale skoro ona śpi z nami, myśmy ją teraz głaskali i w ogóle, więc kurde, więc może coś jest na rzeczy. Ja nie wiem, bo ja nie grałem, tak jak wam mówię, już po raz kurde 800 487. O, widzę kurde tutaj troszeczkę prowizji, widzę. Dobra, co ja muszę zrobić teraz? L, kliknijmy L. Talk to Carlos. Patty discovered something and needs a ship. We need to talk to Carlos about it. Okay, czy myśmy przed chwilą z Carlosem nie gadali? Czy tu jest Carlos? Situation hasn't changed. We're safe here for as long as Ursagor and his male are still fighting each other up north. Mm-hmm. He's going to win eventually, and then they'll march here on Caldera. The plan is for us all to be gone before that happens. So the High Council has finally decided on the evacuation issue? Not yet. Is to explore the new world more before we abandon Caldera. Bloody fools! What about Mara? And what about the ships we keep losing to that monstrosity of hers? There's been a new development there. We believe there may be a magical weapon powerful enough to kill the Kraken. One of my best men is looking into it. What can one man do against that monster? Ja se dam radę. Beats me? Nie no, aż tak nie będę taki wyzywający. That's your best man. Does the High Council know about this? No, and there's no reason they need to. Let them take forever coming to a decision. We need to act now. I see. I just hope you know what you're doing. When you've finished here, see Sebastiano on the ship. The Black Betty set sail today. Okej, czyli teraz musicie mieć na statek, tak? Dobrze rozumiem? Then you need to head to the other side of the island and find the pirate's den. And once I'm with the pirates, earn Steelbeard's trust and try and find out if there is a weapon we can use against the Kraken. No dobra. We need it. So find it and bring it back here. Dobra. I understand. Rozumiem. Any chance this weapon exists, we must find it. You're our only hope now. Don't forget. Czyli mamy misję, znaleźć broń, która pozwoli pokonać Krakena. Okej. Okej. Dobra, no to idziemy sobie sprawdzić w takim razie. To pewnie trzeba pójść na ten statek. Ojej, stamina mi się skończyła. Okej, w ogóle zobaczmy, czy ja mogę wyjść tutaj, bo widzę, że mogę. O, rat. Let's kill the rat. Ej, co jest? Aha, bo to jest... Okej, bo to jest strzeżone miejsce. Przepraszam. Jakby kuźdę nie mógł mi powiedzieć. Just one survived. Poor devils. Zajmujemy buty. Maybe the tide carried something good ashore. Times are hard. I don't mean to exploit other men's misfortune, but I could use supplies. Maybe you could take a little trip to the beach. Have a look. Serio? O ty kurna. Ojej, dobra. Pójdźmy, dobra, zrobimy. Zobaczmy, co zostało z tamtego statku, czy coś
możemy wykorzystać, powiedzmy, do... W ogóle zostawiamy ślady, nie zostawiamy śladów. No cóż. Mam po prostu... Skrzynki zbierać, czy niekoniecznie skrzynki? Tik, o kurde. Czy to dzisiaj się stało? Serio? Już kurde cały szkielet? To czym jest ten kraken, że kurna zżera wszystko, ale bez kości? O, znalazłem muszelkę. No to jest sztosik. Widzę. To jest sztosik. Flotsam. Czy jak to się dam? Cholipka. Okej. To są te Sand Devile, których nie mogłem wtedy sobie zgarnąć. Co ja z nich dostawiam? Sensory, kurna, ich dostaję. Okej. Dobra, zrobiliśmy... O ty kurde! Klik, klik. Oż ty. Dobra, dawaj. Kurde, dziwna jest ta walka tutaj, szczerze mówiąc. Nie wiem, czy ja się w ogóle powinienem próbować bronić, czy nie za bardzo. Ojeny, co tu się dzieje? Dziwne to jest. Ja powinienem chyba po prostu napierniczać, jak mi się wydaje. Fajnie byłoby zachować też odstęp. O, kurde, jakie slow motion. Ta gra już jest chyba dość stara. Szczerze mówiąc, nie mam pojęcia, z którego ona jest roku. Ale miałem ochotę sobie w nią zagrać, bo miałem ochotę na jakiegoś fajnego RPGa. A Risen podobno jest fajnym RPGiem. Więc liczę na to, że będzie wszystko w porządku. O kurcze, tego nie widziałem, więc zobaczmy, co my tutaj mamy. What the fuck? Okej, co to jest? Jakaś korona. Ale tu jest ładnie, no nie powiem, że nie. O kurde, dobra, Sand Devile. Ja w ogóle musiałbym użyć Potiona zaraz, bo tutaj widzę, że życie się nie regeneruje w żaden sposób. Dobra, muszę chyba... Kurde. No dawaj. Oj, 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 nie o to mi chodziło. Cholera, zaraz umrę. Stop! No! Nie mogłem uciec. Ja nie wiem, jak tu się używa, szczerze mówiąc, poprzynów. Load game. Kiedy ja miałem ostatniego, kurde, ten? Playing time 15 minutes. Kiedy to mi się stało? Kiedy to mi się stało? Kiedy ten save się zadział? Kurde. Ale spierniczyłem. Kompletnie. Kompletnie spierniczyłem. Ojeny. Ojeny, czy jeszcze nie byłem u tego ziomeczka? Okej. Dobra. Zrobimy to na szybkości. Już teraz oczywiście pominę całą tę rozmowę. No cześć. Klik, 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 klik. Okej. Ja sobie wejdę tutaj i zabiję tego szczura. No już idę. Sorki, chciałem expa zdobyć. Już, zamknij mordę. Dobra, pójdziemy sobie teraz tutaj, zgarniemy to wszystko. Powinno być wszystko w porządeczku. Tak mi się przynajmniej wydaje, że powinno być w porządeczku. Zgarniemy sobie te wszystkie... Flotsamy, nie wiem jak, czy to są szczątki. Szczerze mówiąc, nie znam takiego słowa. Więc trudno. Trudno. Trudno się mówi, dobra, czy tutaj coś jest. Muszelkę sobie zgarniemy, tak jak wtedy. Bardzo ładnie, trzeba też te sensory z tych Sand Devilów pozgarniać. Myślę, że to... Czy ja wiem, czy to ważne, może nie jest to ważne. Ale na pewno warto, tak mi się wydaje. Że warto coś tam sobie zgarnąć, nie? Zawsze. Okej, gdzie te Sand Devile? Powinny się gdzieś tutaj wyłonić zaraz. O, no właśnie. A propos. Nie, to się kompletnie nie opłaca robić tych. Robić uników. Ale dziwne, że tutaj, kurde, muszę walczyć z dwoma naraz. Jest to dość problematyczne. Ale wydaje mi się, że wszystko jest w porządku. Zobaczcie, gość mnie nawet nie może dotknąć. Na szczęście był tylko jeden, bo drugi nie wiem, czym się zajął. Ja muszę tak klikać, mam nadzieję, że tego jakoś bardzo, bardzo nie słychać. Chociaż wiem, że na pewno słychać to moje napierniczanie w myszkę. No ale nie wiem, jak to zrobić inaczej. To slow motion po prostu nieziemskie. Czekajcie, a bo to lewym wszystkie myszy chciałem spacją, nie wiem czemu. Dobra, muszelka nie, to się nie liczy. Okej, i pójdziemy sobie zaraz tam. W ogóle kliknijmy C. Attributes. Skills Crew Collection. Nie o to mi chodziło. Chciałem zobaczyć, kurde. O, tutaj jest. Blat 80 na 100. Okej, a taki potion, którego mamy na pewno. Usable item.
Mamy Potion of Blades i to mi daje... Aha, to mi nie daje, to nie jest... To nie daje mi życia. O, to mi daje życie. Grok, 50 życia mi to daje. I Regeneration 20, aha, czyli to regeneruje 20, to Provisions. Okej. To jest spoko w takim razie. O, jeny, zjadłem. Nie chciałem tego zrobić, ale dobrze, to mamy full życia. Bo i tak miałem 80, tak? Więc to, że zjadłem 20, nie ma żadnego problemu, to właśnie idealnie do setki mi da. Więc nie ma żadnego problemu. Okej, dawajcie, chodźcie tutaj. Sand Devile. Trzeba się sfokusować na jednym. Powiedziałem sfokusować na jednym. No dobra, chyba się nie da sfokusować na jednym, szczerze mówiąc. Dobra. Napierniczajmy sobie w tego Sand Devila. Zobaczymy sobie zaraz, co tutaj mamy. Dobra, ten leży. Teraz tego, to będzie easy walka. Nie powinienem stracić dużo życia. Poprzednio chciałem uciekać, jakieś dziwne rzeczy robić. To trzeba po prostu napierniczać. Dlatego poprzednio umarłem, bo chciałem jakieś, wiecie, wymyślać jakieś taktyki, jakieś inne takie rzeczy, a tutaj wystarczyło po prostu się wpierniczyć i ten. No ale dobra, fajna jaskinia. Bardzo ładna. Kompletnie nic tutaj nie znalazłem. Znaczy, znalazłem tę jedną rzecz. Hero's Crown. O kurde, bo to mi dało permanent effect. Okej, zajebiście, czyli dało mi tutaj jakieś te talenty? Kompletnie nie mam pojęcia, bo nie przeczytałem do końca, co mi dało, ale chyba tak, tak, Blade Proof mi dało na pewno. Chyba to, tak, to wszystko. Więc zajebiście, bo dostałem permanent potion. Czyli już jestem troszeczkę lepszy. To już jest fajnie, okej. Jakieś mushroomy. Mushroom, mushroom, badger, 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 badger. XD, dobra. I teraz chyba idziemy na statek. Zrobimy sobie save game. Saved game 001. Dobra, może być i tak. I teraz zobaczymy load game. 19 minut grania, plus jakieś 5 minut, myślę, tego, że wczytałem, tak? Czyli mam jakieś 24 minuty. No bo nie sprawdziłem do końca, wiecie, kiedy zacząłem nagrywać. I to jest problem. No ale, wiecie, nieważne. Okej. Okay. Hello there! Z kim myśmy mieli się widzieć w sumie? Sailor to żeglarz, więc na pewno nie z nimi. The Titan Weapon. I tutaj widzę, kurde, okej. Okay. Czy tu Takarigua. The Black Betty is sailing to Takarigua. I must speak to Commandant Sebastiano on the ship and get him to take me with them. Okej, okay, czyli zajebiście, czyli to będzie easy, a to... A właśnie, muszę oddać najpierw to. Zanim pójdę do Sebastiano, żebyśmy stąd odpłynęli, pójdziemy do tego... magazyniarza i po prostu oddamy mu te rzeczy i wtedy wykonamy questa, więc będzie zajebiście, już będzie jeden quest z głowy. Yep. Barrels and crates. That's all that's left. Good lad. This is good stuff. Glory plus 50. Go to Angus for that. I'm no longer a member of the Inquisition. Funny. You look just like one. Not for much longer. So, you're really leaving? On the next ship going. Well, I've seen enough wrecks today. Be careful. A, no już myślałem, że mi nie da tego kurna złota. 200 złota, zajebiście. A jeśli chodzi o poziom, bo widziałem, że dostałem glory. Gdzie tutaj jest glory? Charakter pewnie gdzieś tutaj będzie. Glory 840 glory. I czy to jest poziom? Nie, bo mi się wydaje, że tutaj się nie zdobywa poziomu w takim razie, skoro ja mam po prostu glory. Możliwe, że tutaj się nie zdobywa poziomów, tylko trzeba, wiecie, się w jakiś tam sposób... Ten, bo ja tutaj nigdzie nie widzę... jakichś konkretnych, wiecie, poziomów właśnie, więc to jest ciekawe. Chociaż chyba, że to jest to. Nie wiem, bo szczerze mówiąc... Lieutenant? No to jest jakby ten stopień wojskowy, nie? Tak to brzmi. Bo szczerze mówiąc nie mam pojęcia, co to znaczy. Można sobie oddalać kamerę, wszystko fajnie. Więc lecimy na statek. O, czekaj, ta. Czekaj, ta dobra, już. To jest Sebastiano, okej. Nie będę chyba statku przeszukiwał, bo wydaje mi się, że nie będzie mile widziane zgarnianie rzeczy ze statków. How about you? The ship's ready. I'm ready. Albo dobra, YOLO. I'm ready. Raise the anchor. Glory plus 100. Zaraz będziemy mieli teoretycznie level, nie? Bo 1000, tak sobie myślałem. Takarigua! Okej, odpływamy w takim razie stąd. Wydaje mi się, że to będzie moment do skończenia odcinka, szczerze mówiąc.
Ale zobaczymy jeszcze chwileczkę, zobaczymy co będzie w Takari Gule, czy może po prostu coś po drodze nam się jeszcze przydarzy. Nie mam pojęcia, bo tak jak wam mówię już, po raz 2847 kompletnie nie grałem w Rizena i nie wiem czego się spodziewać, więc zobaczymy. Zasejwowało mi grę, automatycznie widzę, że już dopłynęliśmy, czyli żadnych przygód po drodze nie było. Taka riguła. No zobaczymy jakie tutaj będą potworki, bo wydaje mi się, że będzie coś więcej niż Sand Devile i szczury, nie? No zobaczymy zresztą. A tutaj widzę, że jakaś konstrukcja jest, jakieś miasto mini czy tam zamek. Doubt the Puerto Sacarico garrison will have much of a clue about the pirates. But maybe we can get some clues that'll help us track down their den. We should get ourselves ready for the expedition. Oh, and just a little thing. Next time you tell the captain he should cast off, make sure that I'm on the ship. What? Co? To skąd ona się tu wzięła, skoro jej nie było, kurna, w tym... I can't wait to get back in my normal clothes. Well, you can't. I threw them overboard. Ha, czyli ja dostałem kurde ten, bo jestem piratem. I like them. These ones smell funny. Dobra, nieważne. Okej. Więc zgarnijmy, gdzie ja mam ciuchy? Ups. Nie chciałem tutaj tego zrobić. O. Okej. To gdzie ja tutaj mam moje ubrania w takim razie? Dobra, to mnie nie interesuje. Worker, dobra. Ci mnie nie interesują w takim razie. Gdzie ja mam do jasnej cholery moje ubrania? Bo troszeczkę nie wnioskowałem tego z rozmowy. You got rid of your uniform. Good. I told my chaps I'd given you a dishonorable discharge due to inappropriate behavior. A not unreasonable explanation, judging by the state of you. Now, no one will link you to the Inquisition. Czyli nie mam ubrania. Nothing I can do. O, Patty. Dobra, nieważne. Pewnie będę musiał je jakoś zdobyć. Zobaczymy. The game has been saved. Okej. Wydaje mi się, że to jest ten moment, w którym zakończymy po prostu pierwszy odcinek. Stań tutaj proszę, bohaterze mój, który nie wiem w sumie jak się nazywa. Tutaj, przodem do kamerki. Ja sobie zasejwuję gierkę. Może być new autosave. Nazwę LP, żebym był pewien, że tutaj skończyłem. Więc to było na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Mi się jak na razie bardzo podoba ta gierka. Zobaczymy, czy będziemy ją kontynuować, bo szczerze mówiąc nie wiem. Chociaż wydaje mi się, że co najmniej kilka odcinków się pojawi. Nie wiem, czy będzie cała seria z tej gry. Od razu uprzedzam. Chciałbym was jeszcze raz poprosić o zostawienie komentarzy z serią, tak? Którą mi zaproponujecie, bo po prostu mam dosyć tych gier przeglądarkowych. Robocrafta mi nie proponujcie, naprawdę błagam. I zostawcie łapkę w górę. Zostawcie łapkę w górę, jeśli wam się podobało. To było na tyle. Na razie i cześć, do zobaczenia w następnym odcinku i siemano.